pewno trzeba mieć to, co mieliśmy my chyba wtedy wszyscy wspólnie, te 12 lat temu, wariactwo, pozytywne wariactwo, żeby iść trochę pod prąd. Trzeba po prostu jako młody człowiek marzyć, tak? Wyłącz telewizor, włącz myślenie. Witaj, Szymonie. Cześć, Paweł. Miło Cię widzieć. Witam serdecznie. Witam, kochani, w najnowszym odcinku OZE Fan. Dzisiaj z nami Szymon Gruszka, dyrektor zarządzający spółki. Zapraszam do środka. Jedziemy. Powiedz, co Ty najbardziej lubisz w ogóle w swojej pracy, w tym, czym się zajmujesz, co Ci daje największą satysfakcję? Wiesz co, najbardziej chyba lubię to, jak ludzie po pierwsze wykorzystują swój potencjał, bo mnóstwo widzę niewykorzystanego potencjału wokół nas. Lubię, jak się zmieniają takie ludzkie kariery. Ja jestem bardzo dumny z tego, że my nie oceniamy ludzi na samym początku. W naszych szeregach pracują zarówno były pielęgniarki, byli sportowcy, ludzie z tych branż właśnie, które są poszkodowane, tak, eventowej. I jeśli widzisz, że osoba, która... Miałem taką ciekawą rozmowę kiedyś z osobą, która pracowała jako pielęgniarka w służbie zdrowia, i ja zapytałem, nie wiedząc, czym ona się zajmowała wcześniej, czy na pewno pani wie, co to jest ciężka praca w życiu. I ona prawie się wtedy rozpłakała i powiedziała: wie pan co, ja 10 lat byłam pielęgniarką na SOR-ze. A ja powiedziałem automatycznie: to ja już o nic nie pytam. To tak. Szacunek. I szacunek za to, że mimo pracy tak ciężkiej postanowiła coś w swoim życiu zmienić. I dzisiaj widzimy, że ona zmienia i w końcu też godnie zarabia. I też dalej pomaga. I dalej pomaga. Czyli to nie jest tak, że pomagać można tylko i wyłącznie w taki jeden sposób. Niektórzy pomagają też w inny sposób. Więc fajnie, że stworzymy środowisko, i to mnie najbardziej kręci w naszej firmie, że osoby, które już w którymś momencie swojego życia stwierdziły: nie, to już wszystko, to ja już tak będę tutaj sobie żył i czekał, tylko płacił rachunki, nagle dodają sobie ambicji, dodają sobie uśmiechu na twarzy, zmieniają też swoje rodziny, tak? Bo jeśli ktoś pochodzi z rodziny, której dotychczas nie było za dużo pieniędzy, a dzisiaj są, to sam też dla swojej rodziny stwarza inne możliwości. I to jest fajne, i to mnie strasznie kręci w naszej pracy, więc myślę, że jak będziemy mieć nowe historie, że ktoś wyjeżdża do Grecji, wyjeżdża do Bułgarii, wyjeżdża do Rumunii, tam ten biznes buduje, to jeszcze ciekawiej będzie to oglądać. A jeszcze fajnie będzie, jak te osoby z tamtych krajów zaczną nam pomagać, no bo wtedy wykorzystamy w 100% te możliwości, które Europa i Unia Europejska nam dzisiaj stwarza. Mówimy o tej zagranicy, mówimy o dzisiejszym biznesie. Ja bym chciał dzisiaj rozmowę zacząć od tego, żebyśmy poznali też Twoją historię, bo jest niesamowita. Żebyśmy dowiedzieli się, jak w ogóle znalazłeś się z jednej strony w świecie sprzedaży, z drugiej strony też takiej działalności operacyjnej, w trzeciej w biznesach międzynarodowych. No gdzieś musiał być ten początek, coś się musiał zainspirować. No tak. No wiesz, początki były chyba jak dla mojego pokolenia bardzo śmieszne i zabawne, czyli po prostu to była pierwsza gdzieś telewizja satelitarna podłączana przez sąsiadów i była wielka walka, czy mają być kanały niemieckie czy amerykańskie, no bo tą satelitę trzeba było nastawić, no i oglądało się ten wielki świat, tak? Wtedy z perspektywy tego telewizora ten świat wyglądał kolorowo inaczej, taki kolorowy, ciekawy, więc jak się nadarzyły pierwsze okazje, aby wyjechać za granicę, a były to jakby nie było wyjazdy za pracą, za chlebem, no to człowiek zaczął wyjeżdżać. No wiadomo, że te pierwsze początki to były raczej wyjazdy do pracy fizycznej, które nauczyły głównie pokory, ale też nauczyły tego, że fajnie jest zarabiać duże pieniądze. No i człowiek, wracając do tego kraju, z jednej strony chciał robić coś ambitnego, ale z drugiej strony cały czas była kwestia też i no, zarobków, tak? I mimo tego, że pracowałem na fajnych miejscach, bo na Politechnice Wrocławskiej, Centrum Transferu Technologii, czy w radiu, no to zawsze jednak z tyłu głowy te pieniądze gdzieś naciskały. No i nie oszukujmy się, dzisiaj, żeby zarabiać bardzo dobre pieniądze w każdym kraju na świecie, no droga wiedzie, czy chcesz, czy nie, przez sprzedaż. Więc ta sprzedaż zaczęła się pojawiać. Sprzedaż daje nieograniczone możliwości zarabiania, ale też nieograniczone możliwości posiadania różnych szans, tak? No bo jak jesteś młodym człowiekiem, to trudno, żeby jakaś firma, jakaś osoba zaufała tobie i powiedziała: słuchaj, masz 20 kilka lat, zorganizuj nam wszystko, tak? No bo każdy mówi: jesteś młody, niedoświadczony, masz jeszcze tam siano w głowie,
a firmy sprzedażowe mają to do siebie, że jeśli chcesz podjąć wyzwanie, tak, idziesz do swojego szefa i mówisz, kurde, szefie, wydaje mi się, że produkt czy usługa, którą mamy, fajnie by się sprawdziła w Rumunii, na Cyprze, w Grecji, nie wiem, w Afryce Północnej, no to w sprzedaży jest podejście, no dobra, no to w zasadzie nie mamy nic do stracenia, jedź, zobacz i zobaczymy, jak to będzie. No i wtedy się pojawia kwestia operacyjności, no bo jednak na miejscu trzeba to zorganizować według obowiązującego prawa, według też kultury, która lokalnie gdzieś tam może pomagać lub nie pomagać. To jest chyba też taki wniosek z mojego małego rodzinnego miasta, że sam pomysł biznesowy to jedno, ale jeszcze ważniejsze jest właśnie, jaka operacje za tym stoją, tak? Jak to się zorganizuje, tą logistykę, te wszystkie procesy, żeby one były szybkie. To jest to, co mamy w Columbus, że my gwarantujemy klientowi 10 dni od podpisania umowy. Dla klienta to jest tylko zapis na umowie, a tak naprawdę dla nas to są dziesiątki operacji, które się dzieją i no, żeby to wszystko się spięło, na ten wynik pracuje kilka tysięcy tak naprawdę potem ludzi. Dzisiaj wygrywają na świecie ci, którzy te operacje umieją zorganizować i umieją zorganizować do tego ludzi. No i tak naprawdę klient kupuje finalny efekt, czyli to, że ma to, co chce, bardzo szybko. Mówisz o tych dwóch światach sprzedaży i operacji. U Ciebie pierwszym chyba był ten świat sprzedaży. Tak, tak. No to trzeba jasno powiedzieć, Szymon, że wykreowałeś bardzo dużo przedsiębiorców, bardzo dużo osób, które są liderami sprzedaży. Ja sam pamiętam, gdy 11-12 lat temu miałem okazję przychodzić na Twoje szkolenia i uczyć się, jak sprzedawać. Jak to widzisz w ogóle z perspektywy właśnie osób, które szukają tej ścieżki zawodowej na podstawie tych swoich doświadczeń, być może obserwacji wielu osób, które uczestniczyły w Twoich warsztatach, co w perspektywie tego czasu wydaje się ważne w dochodzeniu do sukcesu, w dochodzeniu do efektów sprzedaży, do tego, żeby osiągać te rezultaty cały czas i żeby one po prostu z roku na rok były coraz większe? Wiesz co, no na pewno trzeba mieć to, co mieliśmy my chyba wtedy wszyscy wspólnie te 12 lat temu, takie pewne wariactwo, pozytywne wariactwo, żeby iść trochę pod prąd, tak? No bo program wychowania, nauczania mówi tak, że pokornie skończ to, potem ten etap, potem szkoła, potem uczelnia, potem szlifuj, potem może kiedyś ktoś ci tą pałeczkę pierwszeństwa odda i tak naprawdę pokornie żyj aż do 56-60 roku życia według planu, który ktoś ci nakłada. Ale no chyba trzeba być tak trochę pozytywnie zwariowanym, taką mieć tą ułańską fantazję i powiedzieć nie, ja chcę trochę inaczej. No ale żeby było milej, no to musi być jakaś ekipa do tego i tę ekipę warto zorganizować. To, co się nam udało tu w Columbus Elite, czy w innych biznesach. Dlaczego ekipa taka jest ważna Twoim zdaniem? Czy może lepiej w pojedynkę to robić? No właśnie w pojedynkę, nie wiem, podobno są ludzie, którzy potrafią to robić w pojedynkę. Dla mnie praca w pojedynkę ma ten minus, że wtedy cała odpowiedzialność i motywacja i zaangażowanie leży tylko na mnie. Ja mam tak, że jeśli coś mam robić sam w życiu, to na pewno nie na dłuższy etap, bo samemu to mogę iść, nie wiem, po bułki do sklepu. Ja lubię, jak jeden drugiego na zasadzie rywalizacji trochę też podpuszcza, trochę na sportowo ciągnie do przodu. Czasami to ty kogoś ciągniesz do przodu, czujesz zobowiązanie. Nieraz też inne osoby w ekipie mają cechy, które tych nie masz. No ja mam taką niestety minus, się śmieję, że ja z racji natury lubię dużo analizować, dużo wiedzieć, tylko że gdybym ja tak analizował i dowiadywał się i tak badał wszystko, to pewnie bym pewne wnioski wyciągnął po 10 latach. A dzięki temu, że w ekipie są osoby, które pewne rzeczy upraszczają, no szybciej dochodzimy do pewnych działań, tak? Więc praca sprzedaży daje tą szansę, żeby się już tu i teraz sprawdzić, już tu i teraz pokazać. I na pewno nikt ci w sprzedaży nie powie stop, nikt ci nie powie to już wszystko, tak? Dziękujemy panu. Praca w sprzedaży ma też ogromny plus, że w niektórych branżach lider może być tylko jeden. Czyli jeśli jesteś piłkarzem, no to jest tylko jeden najlepszy piłkarz. Jeśli jesteś gdzieś tam w jakimś prezydentem kraju, to jest tylko jeden prezydent. I resztę automatycznie stopuje się innych ludzi przed tym, żeby byli liderami. A w sprzedaży tak nie ma, bo tych liderów może być 20, 30, 40. Jak nam będzie 60, to się rozjedziemy po świecie i będziemy mieć 60 oddziałów, bo będzie 60 liderów miało co robić. Więc to jest też mega fajne. I praca sprzedaży tego uczy, żeby przekraczać pewne ograniczenia, które na nas nastawia albo świat, albo my sami. No i ta ekipa później pozwala to organizować. No nie oszukujmy się, nikt nie jest mistrzem w pojedynkę, ale już czwórkę, piątkę, szóstkę można zbudować zwycięski zespół. I to, co teraz robimy w Elite, no to jest właśnie budowanie zwycięskiego zespołu, który się uzupełnia, wzajemnie sobie coś daje, no i buduje też ten przyszły sukces.
co jeszcze widzisz po tych 12 latach? No na pewno ambicja, tak? Ambicja taka, żeby wszyscy wiemy, co się stało na początku tego roku. I teraz nie jest to zależne od nas. To, co się dzieje wokół nas, często nie jest zależne od nas. Pogoda, właśnie takie sytuacje, jakie mamy na początku 2020. Ale teraz, co musi być? No musi być postawa na takiej zasadzie, okej, to się zdarzyło, to teraz, czy teraz powinniśmy usiąść i płakać nad tym i czekać, bo może to minie, czy powiedzieć sobie, dobra, zorganizujmy się teraz w tym otoczeniu, które jest. Wykorzystajmy je, życie stwarza możliwości. I dla mnie to jest to, żeby mieć takie nastawienie, że nieważne co się stanie, zawsze to obrócić na swoją korzyść, zawsze wycisnąć tą sytuację jak cytrynę i znaleźć ludzi, którzy też pozytywnie do tego podejdą. Więc myślę, że to jest ważne. No i dzisiaj też nie oszukujmy się, jeśli budujemy wielkie biznesy, to jest zaplecze, tak? To jest zaplecze, to są właściwi ludzie, to też są akcjonariusze, którzy też stwarzają odpowiednie środowisko dla tak naprawdę firm. I my dzisiaj to zaczynamy mieć, zaczynamy pokazywać nasz oryginalny pomysł, wprowadzamy na pojęcie zielonej dywidendy, które też będzie na pewno czymś ciekawym. Więc to całe środowisko, zarówno zewnętrzne, inwestorskie, wewnętrzne, w postaci zespołów, wykorzystuje dany nam tak naprawdę rok, czy dane nam sytuację jak najlepiej. Co może taki młody człowiek sobie dzisiaj pomyśleć w naszym kraju, gdzie często mówi się, że interesy to się robiło w latach 90., albo że kto miał zrobić te interesy, to już zrobił, albo kto miał zbudować karierę, czy zostać zatrudniony we właściwym miejscu, to już został zatrudniony. Czy dla takich młodych osób dzisiaj są rozwiązania, są szanse, żeby z jednej strony rozwijać swoje kompetencje, z drugiej strony mieć tą perspektywę, czy to rozwoju na początku w Polsce, czy może z czasem rozwoju międzynarodowego? No wiesz co, no pierwsze co, to ja myślę, że trzeba takie powtórzyć słynne hasło, wyłącz telewizor, wyłącz myślenie. I trochę zacznij po prostu, trzeba po prostu jako młody człowiek marzyć, tak? Nie wiem, tak jak dla Ciebie wyjazd do Wrocławia, czy dla mnie, to było takie zetknięcie się z innym światem. Zaczęliśmy, kurczę, dostrzegliśmy, że może być inaczej. Czyli trzeba trochę zaprzeczyć, że oczywiście jest grupa ludzi w Polsce i na całym świecie, która dorobiła się swoich pieniędzy w wyniku układu właściwego miejsca, tak? W wyniku tego, że urodzili się podczas transformacji gospodarczej i mieli te możliwości, ale co się okazuje, że im dalej jesteśmy od lat 90., tym jak sobie przeglądamy listę Forbesa, to coraz mniej jest właśnie ludzi z układu. Nie wiem, wczoraj przeglądałem wydanie Forbesa, w którym też mieliśmy okazję być jako firma. Też ranking 12, że tak powiem, najlepszych sukcesów z 2020 roku. No i tam ponad połowa tych ludzi to są ludzie, którzy jak były te układy i te przekręty wspomniane jakkolwiek, oni pochodzili do podstawówki. Nawet nie mieli prawa w tym uczestniczyć. Więc trzeba powiedzieć sobie wprost. Może być jakaś grupa ludzi, która tak ma, ale to nie znaczy, że nie ma innej ścieżki. Jest ta inna ścieżka, którą ten młody człowiek może podjąć, czyli ambitnie mówi sobie, ok, jest taki świat, który nie pasuje, bo nie urodziłem się tam, ale jest inny świat. Ten świat, który widzi inne rozwiązania. To są tak jak twórcy gier komputerowych, twórcy jakichś innych rozwiązań, gdzie nie tyle liczy się, kogo znasz, ale jaki pomysł masz na to i czy chcesz w ogóle pracować, no bo i zobaczmy, mamy taki niestety minus, że widzimy sobie, że ludzie bogaci to siedzą w domu i tylko konsumują swoje sukcesy, sprzedają swoje biznesy i jeżdżą potem tylko po świecie. Ale to też nie tak wygląda, bo dzisiaj nowoczesny lider biznesu staje się tym liderem, dlatego że pieniądze właśnie przestają dla niego odgrywać tą kluczową rolę. Bardziej on widzi te pieniądze jako możliwość większej gry, większych możliwości. I tutaj Polacy coraz częściej pokazują, że ok, zrobiliśmy fajny produkt, fajną usługę w Polsce, sprzedajmy to w Europie, potem sprzedajmy to w Azji, sprzedajmy to w Stanach. Już nie mamy tego myślenia i jeśli taki młody człowiek sobie powie ok, czyli jest dla mnie miejsce, to powinien zacząć to robić. Ale nie powinien zaczynać od tego, dobra, to rozwój to tylko i wyłącznie własna firma, ale wejść z takim myśleniem przedsiębiorczym do jakiejś dużej organizacji, która mu da większe możliwości. Bo porównując to do kariery sportowej, to tak jakby piłkarz chciał zostać najlepszym piłkarzem świata i na siłę chciał stworzyć własny team piłkarski. Nie. Właśnie taki sportowiec powinien najpierw pójść do dużego klubu sportowego, nauczyć się tam pewnych umiejętności, nauczyć się też pewnej pokory, zdobyć właśnie te nowe znajomości. Tylko te znajomości, które dadzą mu szansę. No i tak zacząć budować swój sukces. Myślę, że trzeba w końcu skumać, że
dobry potencjał powinien się znaleźć w drużynie, która te potencjały umie szlifować. Tak trochę jak szlifuje ten diament do tego, żeby uzyskać jeszcze większą z niego wartość, to dzisiaj trzeba patrzeć, że jeśli idę gdzieś do pracy, chcę osiągnąć zawodowy sukces, to powinien pójść do środowiska, które mnie właśnie wyszlifuje przez pierwsze lata. Ja się dam też wyszlifować, aby osiągnąć większą wartość. I to jest chyba kluczowe. Czyli nie patrzeć w pierwszym momencie nawet ile zarobię w tym miejscu, tylko jak to miejsce mnie jest w stanie przygotować do większego sukcesu. Co ono mi da? Jakie umiejętności mnie nauczy? Gdzie ja będę mógł się znaleźć dzięki tej organizacji w przyszłości? Jesteśmy jakby w programie, który mocno się skupia też na branży OZE. I gdzieś słuchając tego, co mówisz, zastanawiam się, jak twoim zdaniem dzisiaj branża OZE ma się do takiego szlifowania talentów, szlifowania potencjałów osób, które chciałyby się rozwijać, chciałyby tą karierę budować. W przypadku Columbus Elite jest to kariera w sprzedaży. I na ile ta nowa branża, bo to jest branża, która tak naprawdę rozkwita, może być takim buforem do budowania silnych karier i na podstawie tego, co ty widzisz przez ostatni rok. No ja myślę, że branża OZE dzisiaj jest najlepszym miejscem w Polsce do tego. Dlaczego? Dlatego, że branża OZE, z racji tego, że nie istniała w Polsce, no bo gospodarka energetyczna Polski była oparta na węglu, środowisko było, miało w sobie po prostu być, nikt nie patrzył na to, czy zużywamy plastik, czy jest jakaś segregacja, po prostu mieliśmy wrażenie, że świat po prostu powinien nam służyć, to naturalnie, jeśli temat OZE wchodzi, zyskuje na znaczeniu, nie ma kadry do tego, no bo jeśli nie było tej branży, to skąd ci ludzie mają się znaleźć? Okej, część ludzi tą zajawkę gdzieś tam miało, gdzieś to u niektórych ludzi kiełkowało, ale tak naprawdę ta branża, patrząc na skalę tego, jak duże wyzwanie jest, a Unia Europejska narzuca nam bardzo szybkie tempo, jeszcze szybsze. Jeszcze chwilę temu, tydzień temu mieliśmy mieć pewne rzeczy spełnione w zakresie energetyki do 2040, teraz już nawet nasz premier powiedział 2030, więc mamy kompresję, czyli 10 lat musimy zrobić to, czego Polska nie zrobiła przez ostatnie 50 lat. Dla środowiska, dla energetyki, dla niezależności. I ludzie tak się podśmiechują, ale no, ktoś to musi zrobić. Ktoś ten kaganek oświaty musi nieść. No bo dzisiaj my sprzedajemy, ale my bardziej tak naprawdę motywujemy całe środowisko dookoła, żeby iść tą drogą. Żeby zacząć tą przygodę z OZE. Bo dla jednego przygoda z OZE to jest selekcjonowanie śmieci, a dla drugiego to jest własne źródło energii, a dla trzeciego to jest własne źródło ciepła. A za chwilę jeszcze inne pomysły, które Columbus jako grupa kapitałowa będzie dawał. I ci ludzie, którzy pracują u nas, muszą się wyedukować, dowiedzieć się, jak ważne to jest, że my tak naprawdę nie sprzedajemy chwilowego produktu, chwilowej usługi, tylko robimy coś, co ma odcisnąć bardzo duży wpływ na współczesny świat i gospodarkę i nasz kraj. Więc muszą być też nastawieni na to, że ta zabawa będzie trwała no, bardzo długo. Myślę, że kilka dekad, no bo nie nadrobimy 50-60 lat w ciągu 5, tak? Choćbyśmy chcieli. Okej, czyli branża OZE, duży potencjał, duże możliwości. A dlaczego Columbus Elite? Bo film na rynku, umówmy się, w ciągu ostatnich miesięcy nawet, codziennie powstaje, myślę, jakaś firma tak, myślę, związana tak. z branżą OZE. Bardziej udane, mniej udane projekty. Natomiast rzeczywiście skala tych firm jest coraz większa, a dlaczego Columbus Elite i co powoduje, że to tak fajnie nam wychodzi? Wiesz co, no na pewno Columbus Elite dlatego, że zarówno ty i Rafał i osoby, które na początku ten projekt razem z Dawidem Zielińskim rozpoczęły, miały, może to powiedzieć, można tak to nazwać, trochę dobre zestawienie, bo miało zarówno pokorę, bo już coś w życiu doświadczyło, miało już doświadczenie, ale ma też i ambicje. Więc te trzy rzeczy się spotkały i stworzyły środowisko. To, co powiedziałeś, dzisiaj powstają nowe projekty co chwilę, tak? Ktoś dzwoni, mówi, słuchaj, zrób ze mną. Tylko ci ludzie, dlaczego dzisiaj to robią? Bo widzą nas, że nam wyszło, więc próbują nas naśladować. Więc Columbus Elite dlatego, że jest oryginalnym pomysłem, który powstał na długo przed tym, kiedy powstał w ogóle trend, pomysł czy hype na to wszystko. I to jest fajne, że no, liderzy tego projektu, my wszyscy, my nie chcemy tu być tylko na chwilę, my nie chcemy tu tylko po to, żeby sobie zarobić na życie, tylko chcemy tymi pieniędzmi, które zarabiamy, tworzyć coś
następnego, jakieś nowe kraje, nowe możliwości, zainwestować w coś nowego, tak? Nową technologię, bo dzisiaj dla ludzi większości OZE się kojarzy z panelami czy z pompami ciepła, a za chwilę tak naprawdę przecież wyjdą inne technologie, inne produkty, które mogą wszystko też przetasować, tak? Wszystko zmienić. My musimy być na to też gotowi. Więc też trzeba patrzeć zawsze, ja to mówię, co lider projektu czy właściciel takiej firmy robi z zyskami. Dla mnie to jest szalenie ważne. Ja widziałem mnóstwo karier w Polsce, mnóstwo właścicieli i ja zawsze oceniam właścicieli firmy po tym, co robią ze swoim zyskiem. Jeśli widzę, że właściciel firmy ze swoim zyskiem robi tylko to, żeby sobie kupić nowe auto i pojechać na nowe wakacje, no to wiem, że to nie jest dobre miejsce do rozwoju, bo konsumuje tak naprawdę, podcina gałąź, na której siedzi. To, co jest fajne w Columbus, to, że no, podjęliście taką decyzję jako zarząd, jako właściciele, aby zysk tak naprawdę z firmy inwestować w tak naprawdę zielony potencjał, można by powiedzieć, budować też po prostu fizycznie wartość w postaci farm, w postaci nowych projektów, czyli sami powiedzieliście, co jest dla Was ważne i to też zapewnia, że będzie środowisko do tego, aby Columbus Elite się rozwijało, a w przyszłości też i akcjonariusze tej firmy nie tylko zarabiali, bo mają akcje, ale też na zielonych, na tak zwanej zielonej dywidendzie, no bo w coś tutaj konkretnego inwestujemy, więc uważam dlatego, środowisko, właściciele, cele i ambicje i też pokora, no bo to też, nie oszukujmy się, jest ważne. Wspólnie stworzyliśmy wspaniałe środowisko, wspaniałe pod tym kątem, że daje możliwość rozwoju, ale Ty też, Szymon, jesteś dyrektorem zarządzającym całej spółki, spółki, która jest w trakcie procesu wejścia na giełdę. Jesteś też mocno w pracy z ludźmi i też no, niezwykle ważni, a tak naprawdę najważniejsi są ludzie w naszej firmie. Tak. I jeżeli mamy już to środowisko, to co teraz się dzieje z osobami w firmie, że te kariery są takie interesujące? Są interesujące chyba dlatego, że my to ciągle powtarzamy i zarówno pracownikom, i naszym współpracownikom, czyli zarówno tej stronie operacyjnej, i zarówno tej stronie biznesowej i sprzedażowej, żeby przekraczali własne ograniczenia, tak? Żeby się z jednej strony czuli bardzo komfortowo razem z nami, ale żeby sami sobie wyznaczali cele, tak? Czyli wiem, że jak rekrutujemy do naszej spółki nawet pracowników, to zawsze pytamy się, co chciałbyś docelowo robić, jaki ty masz na to pomysł, żeby te osoby też się nauczyły, że życie to jest też ciągły rozwój i nieograniczone możliwości, więc też często mówimy naszym ludziom, że jeśli w swojej głowie widzisz taką przyszłość, że ty byś chciał zarządzać taką spółką, ale powiedzmy w Grecji, to mówimy tak, to idźmy w tą stronę, myślmy o tym, rozpiszmy to na kilka lat do przodu, no bo nic się też nie dzieje z dnia na dzień i dajemy takie możliwości i to ludzie, widzę, że w nas doceniają tą ambicję do dążenia do czegoś więcej niż tylko tu i teraz. Okej, okay, a jak tym wszystkim ma się COVID? Bo to jest taka sytuacja dla wielu przedsiębiorców kłopotliwa. Też masz kontakt z wieloma przedsiębiorcami. Powiedz mi, jak to globalnie wygląda i też jak to wygląda dzisiaj w naszej spółce. 2020 nam dał turbo do ładowania zmian. Czyli to, co normalnie by się zmieniało przez lata, zostało wymuszone w ciągu tak naprawdę nawet jednego roku. Nawet jeśli chodzi o zmiany w zakresie administracji publicznej, wszyscy chcieliśmy mieć e-urzędy, wszystko, żeby przez internet. I była taka ścieżka, tak? 10 lat było rozpisane, że może za 7 lat będziesz mógł załatwić w urzędzie coś elektronicznie. COVID spowodował, że tu i teraz to wszystko jest wdrażane. Takie śmianie się, że będzie zdalne nauczanie. Mamy to w rok, że będziemy, nie wiem, pracować zdalnie z domu. Podobno miało tego nie być. Jest, więc jakby dzisiaj tak naprawdę COVID pokazał, jak to umie zarządzać zmianą i ile jest w stanie też przyjąć presji psychicznej na siebie. I nie oszukujmy się, to jest ciężki rok dla nas wszystkich, nie jest łatwy, ale jeśli ktoś nie umie zarządzać zmianą, to w tym roku naprawdę może zaliczyć no, bardzo niefajne sytuacje. Bo to, co się mówiło zawsze w tych amerykańskich książkach, że zmiana, jedyne co pewne to zmiana, to teraz to ma miejsce. Tak, i to widzimy w turbodoładowaniu. Więc nawet jeśli prowadzisz restaurację, no dostałeś COVID-a i teraz możesz oczywiście czekać, aż on przestanie być, choć to jest nierealne. Albo możesz powiedzieć, dobra, no mamy taką sytuację, co ja teraz jako przedsiębiorca mogę zrobić? Jak mogę zmienić kanały sprzedaży, kanały komunikacji? Jak inaczej przeorganizować całe przedsiębiorstwo? Tylko, że dzisiaj mało kto to umie robić, bo mało ludzi to robiło. Większość ludzi wolało iść według ustalonego wzorca. Mi się podoba to, że my w marcu po tym pierwszym szoku
doszliśmy do pierwszego takiego wniosku pod tytułem COVID jest, będzie, więc zorganizujmy się w tym świecie, który już na pewno jest. Nie postanowiliśmy poczekać, no bo w życiu poczekać to można na naprawdę, nie wiem, no na przystanku na następny autobus, ale na pewno nie na to, że coś minie. To już jest permanentna zmiana i trzeba się w niej odnaleźć. Więc dzisiaj wygrywają ci, którzy potrafią znieść presję psychologiczną, psychiczną i szukać nowych rozwiązań. To samo, co było powiedziane a propos różnych zmian na rynku pracy. W ciągu najbliższych 20-30 lat na planecie naszej kochanej Ziemia zniknie około miliarda miejsc pracy. Ludzie w ogóle nie chcą w to uwierzyć. Jak może zniknąć miliard miejsc pracy? On zniknie nie w wyniku zaplanowanej jakiejś rzeczy, tylko po prostu w wyniku automatyzacji. Już dzisiaj to widzimy, że idziemy do sklepu, nie mamy 20 pań i panów, którzy nas obsługują, tylko mamy dwóch, mamy komputerek, klikamy sobie i przyjeżdża do nas produkt, który chcemy. Czyli to automatyzacja tak naprawdę destabilizuje rynek pracy bardzo szybko i powoduje, że ci ludzie no, muszą się na nowo szybko odnaleźć. Nie jest to łatwe, ale uważam, że młody człowiek powinien częściej sięgać po literaturę związaną właśnie z kwestiami zarządzania zmianą, takiej wielozadaniowości, żeby nie przyjmować takiego myślenia typu jak skończyłem architekturę, to muszę być architektem. Czyli musi być też otwarty na to, skończyłem architekturę, to może powinienem też coś umieć ze sprzedaży. A może jako architekt powinienem nie projektować standardowe domy, a na przykład pasywne domy. Takie domy, w których będziemy spędzać więcej czasu. Gdzie będzie fotowoltaika, gdzie będzie pompa ciepła, gdzie będzie auto, samochód elektryczny. Czyli te domy się w ogóle inaczej projektuje, inaczej w ogóle przestrzeń organizuje. Więc to jest chyba potrzebne na ten rok. I ci przedsiębiorcy, którzy myślą, że coś wystarczy przeczekać, poczekać, no to niestety nie, no na pewno nie teraz. Czekanie niczym nie pomoże. Okej, co do tego działania, widząc tempo rozwoju za ostatni rok, powiedz mi, gdzie widzisz Columbus Elite za 5 lat? A, moje ulubione pytanie. Wiesz co, to jest takie, że ja dzisiaj patrzę na nasz rozwój już trochę spokojniej, bo już nie jedno w życiu widziałem. Ale ja widzę no, przede wszystkim Columbus Elite za 5 lat, na pewno już na kilku międzynarodowych rynkach. Myślę, że będziemy zajmować kraje tak zwanego Międzymorza. Czyli będziemy szli naturalnie tym pasem Europy Środkowej od północy do południa. Na pewno uda nam się już na tych kilku rynkach potwierdzić jeszcze raz kolejny, że nasze know-how, nasz system działania jest unikalny. Więc na pewno też myślę, że będzie już międzynarodowo w naszej firmie. Pewnie się pojawią i wśród liderów, i wśród zarządzających osoby też z innych krajów. Na pewno to już nie będzie tylko powstanie dużo ciekawych miejsc pracy tak naprawdę. Bardzo ciekawych przy takiej strukturze, którą będziemy tworzyć. Ja myślę, że to jest najpiękniejsze, co może być, bo możesz jako młody człowiek startując w Polsce później, nie wiem, mieszkać w Bułgarii, w Rumunii, w Chorwacji, tak? To możesz ty, że tak powiem, być tym pierwszym tam. Więc za 5 lat myślę, że to będzie już co najmniej 5-6 różnego rodzaju też innych rynków zagranicznych. No i to będzie też no, inny już biznes, to na pewno będzie już inny biznes, bo te zmiany globalne, środowiskowe są wszędzie, bo to nie jest tak, że tylko w Polsce mamy problem ze smogiem, tylko w Polsce mamy problem ze zmianą klimatu, to jest już tak naprawdę wszędzie, więc my uniwersalnie, mając tą sytuację, idziemy po prostu z możliwościami i to jest fajne, więc na pewno to będzie międzynarodowa organizacja, na pewno będą już osoby w niej zatrudnione, które są z kilku krajów. Niektórzy będą się pewnie uczyć polskiego, niektórzy angielskiego, niektórzy może rosyjskiego, hiszpańskiego, kto to wie. Na pewno to będzie organizacja, która już będzie o wiele bardziej dojrzała, więc myślę, że to też będzie ciekawe, bo będziemy mieć takie już swoje doświadczenie i na pewno będziemy sprzedawać też technologie przyszłości, tak? Czyli na pewno wyjdziemy już poza typowo panele, pompy, magazyny energii. Pewnie pojawią się już i pojazdy elektryczne, pojawią się ładowarki, pojawią się inne technologie pozyskiwania energii zielonej. Kto wie jakie, nie wiem, to pewnie by trzeba pytać w grupie kapitałowej Columbus Energy, co nam przyszykuje. Chociażby taka technologia, którą ma jedna z firm, która współpracuje, której Columbus Energy jest współwłaścicielem, czyli Saule. Więc będziemy na pewno ciekawie. I na pewno będzie to fajne, że będziemy realnie wpływać
na gospodarkę, ale będziemy też realnie wpływać na środowisko. Nie wiem, jak jest takie słynne powiedzenie, że tą ziemię pożyczyliśmy od swoich dzieci. My też już swoje lata mamy, mamy swoje rodziny, więc też fajne, że będziemy mogli naszym dzieciom też pokazać, że w życiu ważne jest nie tylko zarabianie pieniędzy, ale też i wpływanie na środowisko, żeby się po prostu lepiej w nim żyło, żeby, że tak powiem, było po prostu nam tutaj lepiej na tym świecie. Potencjał więc jest bardzo duży. Powiedz mi, poza pracą, jak lubisz też spędzać wolny czas? Wiem, że to ciężkie pytanie, bo... Tak zwany work-life balance. Tak, jesteśmy już trochę wszyscy chyba... nie widział. Chyba wszyscy trochę jesteśmy pracoholikami, ale... Wiesz co, no, odkąd się urodziła moja córka 5 lat temu, to zacząłem doceniać też czas prywatny. Pod tym względem, żeby to jej pokazać świat. I rzeczywiście to z nią wyruszyć na pierwsze wyprawy, nie biznesowe tylko. Więc na pewno czas spędzony z rodziną jest tutaj czymś pięknym. I nawet zwykłe wyjście do zoo, tak, czy zwykłe wyjście do lasu, czy pojechanie w góry daje niesamowity potencjał. Na pewno no, czas wolny lubię też wykorzystać, aby też inspirować innych do zmiany, no bo często występując jako dyrektor zarządzający, no to ktoś mówi, a no to co ma mi powiedzieć dyrektor? No wiadomo, że chce, że da mnie dobrze i chce, żebym się rozwijał. Więc też lubię różnego rodzaju i wykłady, i audycje radiowe, gdzie idzie można zainspirować ludzi generalnie do zmiany, więc to też jest fajne, że możesz komuś wskazać inną drogę. No i coraz bardziej odkrywam uroki tego, żeby jednak wrócić do lepszej kondycji fizycznej, bo tak to już jest z tymi ludźmi, którzy lubią w pracy siedzieć, że rusza im się głowa, ale ciało nie bardzo. Tak, ostatnio jest sporo ruchu. Jest sporo ruchu, jest sporo, jak tylko nam pozwala. Bardzo doceniam to, że we wrześniu byliśmy też w Bieszczadach całą ekipą i razem z osobami, które tam nas prowadziły wokół granicy, opowiadały różne historie. Trochę wycisnęliśmy też nie tylko się fizycznie, ale też i psychicznie, no bo trzeba było iść mimo tego, że droga już była trudna. Okej. Okay. Szymon, życzę Tobie i sobie, żeby droga nie była łatwa, nie. Żeby była taka, jak jest teraz, albo nawet trudniejsza, ale żebyśmy sobie wspólnie radzili z każdymi przeciwnościami, z każdymi wyzwaniami, podchodzili do tego sportowo. Tak jest. No i wspólnie tworzyli naprawdę świetne rzeczy. Dzisiaj jeszcze w Polsce, ale kto wie, czy w najbliższym czasie nie będzie to już zagranica. Dziękuję bardzo. Dziękuję Szymon za rozmowę. Dziękuję również za to, że stwarzasz takie możliwości razem z Rafałem i że też macie tą ambicję, tak? Że ta droga nasza będzie ciekawa, długa, ciężka, ale na pewno ciekawa. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Pozdrawiamy.